Are you filled with feelings of self-doubt? Do you find yourself prone to minimizing massive dilemmas? Or for allowing the smallest problems to get blown completely out of proportion? At the Pierce Institute, our patent-pending SomnoSculpt technology provides safe and effective dream therapy while you rest in the comfort of our flagship clinic. Located right next to the secondary overflow parking lot at the University Medical Center. SomnoSculpt, we'll make your dreams come true. Siema, z tej strony ja, Miłek, a w dzisiejszym filmie będziemy grać w nową, nietypową grę. Zresztą widzieliście tę krótką wstawkę, która jest po prostu w grze na początku, gdy startujemy, powiem tak. Przetestowałem sobie tylko grę, czy wszystko chodzi dobrze i w ogóle, i powiem wam, że gra jest przekozacka. Na przykład, patrzcie, mamy tutaj takie fajne pionki. Obróćmy je. Halo, co jest? Dlaczego to jest takie duże? No jakie duże? O czym ty mówisz? Już rozumiecie? Mamy tutaj takie duszy. Zmniejszmy to. Ale malutkie. Zmniejszmy jeszcze bardziej. Tutaj powiem tyle. Patrzcie na to. Your progress may be monitored by qualified specialists. This orientation will adapt you to eyelids, our interactive, lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control. Miałem wrażenie, że tutaj będzie wejście, nie myliłem się. Ale serio, gra... To jest tak fajne, chodzi o to, że to jest granie z Watykana, bo w normalnych grach to na przykład Minecraft, to po prostu stawiasz bloki, a tutaj musisz pomyśleć. Tak jak grając, mam takie wrażenie, że gra jest podobna do tego, do Portala. Portal, taka gra. Znaczy to nie jest wspaniałe? A teraz musimy znowu przysiąść. Teraz podbiegamy. Zabieramy. I już mamy schodek. Właśnie, to jest kozackie. Confirmed. You can move freely, interact with surrounding objects, and listen to messages from your patient care team. Please note that I am the standard orientation protocol and that my voice has been explicitly chosen to remind you that I am not a part of your patient care team. I do not care. Co jest? To jest koza, Junio! A tutaj co jest? A tutaj jest. Bo nie będziemy musieli przenieść. Dobra. Powiem tyle, na niektórych miejscach po prostu nie wiesz co się dzieje, bo to jest takie trudne. Znaczy nie tyle co trudne, ale dziwne. O. Ale sądząc po tym teraz jak gram, to powiem tyle, że jeżeli takie coś naprawdę by było, to w ogóle to jest niby jakieś urządzenie, które podczas nocy się zakładamy i wtedy jakoś są jakieś takie efekty. During eyelids, you will lose the ability to awaken suddenly due to realizing that this is a dream. Evidence. I have already informed you that this is a dream. You did not wake up. Please complete the remaining orientation activities. Okej. Okay. Zastanawiam się, jakby to było, gdyby to była noc. Gdyby to była noc i byśmy mieli akurat gogle VR. To musiałoby być kozackie. Tak na przykład 22 w nocy. Tutaj jest. I idziemy tam. O, ja cię! Nie, czekajcie. O, ja nie mogę. Ale duszę. Ale w taki sposób można byłoby dużo zaoszczędzić. Dream soda. Wszystkie. Warning. You have deviated from the orientation pathway.
At the Pierce Institute, patient safety is a key note in our corporate priority tetrahedron. A variable degree of force can and will be authorized to ensure patient safety. Please return to the orientation pathway. Okej. Okay. Nie pytam, co tam się... Okej, już chyba wiem, potrzeb... Okej. Okay. Idziemy dalej. Ogólnie myślę, że tutaj zrobimy szybko, bo ten poziom się tu robi bardzo szybko. Z tego stresu. Ja powinienem się chyba mniejszy. No i super. Fajne. All environments perceived during eyelids should reflect a typical mental state. Sculpt, please provide a comprehensive, rational explanation in your post-procedural survey. Completed surveys may be eligible for a gift card. Okay. Aha, okej. Okay. Teraz 2 godziny powiększania. Zróbmy tak. Okej. Okay. To było łatwiejsze niż myślałem. A tutaj to co to jest? To? Czekajcie, czekajcie. Idę w prawo. Idę w lewo. O, oh, wow! To było kozackie... Halo? Czekajcie, coś tu było? Okej. Okay. Idziemy do tego szybciutko. Hop. Jeszcze bliżej. Okej. Okay. To światło aż jest za mocne. Ale nie no, bardzo fajne. Please stand by for polite recognition on your completion of the Somnasculpt orientation. You did it. To maximize the time allotted for your therapeutic journey, please do not delay in proceeding through the final doorway as indicated. Okej. Okay. Halo. Ser. Halo? Tak gra się raczej nie skończy. Halo, wydałem na nią 72 zł na Steamie. Czekajcie, ja muszę... Hop. Co jest? To jest kozacka gra! Mogę tu wyjść? Nie. Mogę tu wyjść? Nie.
Gdzie mogę wyjść? Jasność. Jasność widzę. Co się stało? Ale śmieszny pasek ładowania, naprawdę. Co? Już koniec? Albo nie! To jest kolejna część. I widzowie, następną część zrobimy w innym odcinku, powiem tyle. Gra mi się tak spodobała, wciąga, ale jeszcze te rzeczy, że to nie jest po prostu taka gra, że wstawiamy blok tu, tylko tu jest, to jest jakby troszkę, można powiedzieć, że fabularna, co raczej nie, ale taka, można powiedzieć, eksperymentalna. Wow! Zostawcie za to subika, łapeczkę, możecie skomentować, co sądzicie o tej grze i... O, ja cię! Powiem tyle. Zapraszam was do innych moich filmów. Ode mnie to wszystko. Do zobaczenia. I cześć!